Najlepsi, najszybsi, najsilniejsi, najwytrwalsi, najcelniejsi. Już za chwilę zobaczycie najbardziej wyjątkowe widowisko telewizyjne. Jeszcze nigdy w jednym telewizyjnym studiu nie zebrało się tylu absolutnie wyjątkowych ludzi. A każdy z nich spróbuje na waszych oczach pobić rekord Guinnessa. Ponad 50 lat minęło od pierwszego wydania Księgi Rekordów Guinnessa, wydawnictwa stworzonego na specjalne zamówienie władz słynnego browaru. Każdy chciał dowiedzieć się, co na naszej planecie jest najbardziej wyjątkowego i jakie są granice ludzkich możliwości. I co roku tysiące ludzi zgłaszało się, by te granice poszerzać, by bić kolejne rekordy. By znaleźć się w Księdze Rekordów Guinnessa, ludzie robią wszystko. Biegają, wspinają się, podskakują, żonglują, wstrzymują oddech, doprowadzają swoje ciało do granic możliwości i wytrzymałości. I tym właśnie jest nasz program. Prosto z Mediolanu, z największego studia telewizyjnego w Europie. Widowisko telewizyjne na miarę XXI wieku. Światowe rekordy Guinnessa 2009. Zobaczcie, do czego zdolny jest człowiek. Przekonajcie się, że ludzka wytrzymałość, pomysłowość i determinacja nie znają granic. Przed państwem Maciej Dowbor i jego dwie piękne włoskie asystentki. Ze studia Światowych Rekordów Guinnessa w Mediolanie. To właśnie tu z różnych stron świata przyjeżdżają uczestnicy jednego takiego show na świecie. A dzisiaj moje piękne Barbara, powiedz Barbara, dobry wieczór. Dobry wieczór, Polska. Frederika, dobry wieczór. A dzisiaj w programie zobaczymy, ile szyb z hartowanego szkła można rozbić głową. Ile igieł można wbić w ludzką twarz. Z jakiej odległości można wbić piłkę do kosza? Czy można w jedną minutę jednym palcem rozbić 100 ceramicznych miseczek? Zobaczycie naszych ulubieńców na słynnym torze Monza. Nie możecie tego przegapić. Zapraszam! Czy to możliwe, by jeden człowiek przeszedł przez szklane tafle, nie bojąc się, że nie wyjdzie z tego cały? A jednak Martin Latka potrafi przejść nie przez jedną taflę, ale 10 tafli ze szkła. Już raz udało mu się to na tyle skutecznie, że ustanowił światowy rekord Guinnessa. Ale dzisiaj, uwaga, ma zamiar pokonać 12 tafli szkła. Każda tafla ma 2 metry wysokości, 1,5 metra szerokości i co najważniejsze, 4 mm grubości. To znacznie więcej niż przeciętne okno w naszym domu. Technika, jakiej używa do rozbijania drzwi, została opracowana na podstawie tych technik, które wykorzystują specjaliści od futbolu amerykańskiego. Martin Latka ma na całe zadanie 1 minutę i w tym czasie musi pokonać 12 tafli szkła. Pokona je, czy one pokonają jego? Zobaczmy. Nazywam się Martin Latka, mam 26 lat i przyjechałem z Frankfurtu. Przez 5 lat byłem zawodowym graczem w futbol amerykański, a teraz pracuję w banku. Pomysł na bicie rekordu pojawił się, gdy na obozie szkoleniowym trener pokazał mi techniki blokowania. Tradycyjnie zasady konkurencji przedstawia Marco Frigatti. Dzisiejszy rekord będzie wyjątkowo ciekawy i trudny, ale przede wszystkim nadzwyczaj widowiskowy. Polega on na przebiciu własnym ciałem jak największej liczby tafli hartowanego szkła. Wcześniej oczywiście sprawdzono jego odporność na zwykłe uderzenia, a dziś Martin spróbuje pobić poprzedni rekord, który wynosił 10 rozbitych tafli. Zobaczmy, czy mu się uda. Sędziowie pytają, czy można już zaczynać. Martin kończy zakładanie kasku, dokładnie takiego, jakiego używa się w futbolu amerykańskim. Poza tym ma specjalne rękawice z włókna węglowego, które właśnie w tej chwili są nakładane. Ma także wiele innych ochraniaczy, które mają zasłonić jego ciało przed gradem potrzaskanych i odbijających się odłamków hartowanego szkła.
Martin musi być bardzo szczelnie zakryty przez kompletny strój amerykańskiego futbolisty, który zresztą nosi bardzo często na treningach i na meczach. Ostatnie sekundy. Koncentracja. Jeden z sędziów jeszcze sprawdza, czy wszystko jest na pewno poprawnie założone. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy zostali odsunięci, cała publiczność została odsunięta od tego toru ze szkłem. Zostały założone specjalne bandy ochronne, po to, aby roztrzaskujące się szkło nie uszkodziło kogoś, kto przyszedł do studia naszej publiczności. Ostatnie chwile. Sędzia jeszcze raz pyta się, czy nasz bohater jest gotowy. Sędzia jeszcze raz sprawdza, czy wszystko w porządku i zaczyna odliczać. 3, 2, 1 i zegar wystartował. Pierwsza szyba bez problemu. Gramy na następną. Druga również. Martin musi bardzo sztywno utrzymywać szyję w pozycji równej z plecami i z głową, bo w innym przypadku przy takim silnym impecie może sobie zrobić krzywdę. To zresztą przed chwilą widzieliśmy. Coś go zabolało w karku i ósma szyba postawiła opór. Co się dzieje? Martin sprawdza. Podejdzie do tej próby jeszcze raz. Chyba coś jest nie tak. Proszę bardzo, on chyba ją wcześniej rozbił, tylko po prostu szyba nie rozpadła się na kawałki. Mamy 8 rozbitych szyb, jest 9. Jesteśmy coraz bliżej rekordu, 10. Rekord wyrównany. Czy będzie nowy rekord? Na pewno będzie, bo jest 11. I 12. Mamy na pewno nowy rekord Guinnessa, światowy rekord Guinnessa. Martin Latka. Widać, że obolały. Widać, że ten kark nie wytrzymał do końca trudów tej próby. Zobaczmy powtórkę. Początek był bardzo, wydawać by się mogło, łatwy, lekki. Aż ta niefortunna, nieszczęśliwa ósma szyba. Tam chyba doszło do delikatnego uszkodzenia karku. Miejmy nadzieję, że Martin jest cały i zdrowy. Miejmy nadzieję, że odłamki szkła go nie poraniły. Jednak mamy jakąś ranę, ale Martin i tak szczęśliwy, zadowolony. Mamy nowy, światowy rekord Guinnessa. Martin Latka z Niemiec. Martin Latka, nie było łatwo, ale w końcu się udało. Martin, congratulations. Martin, to wyglądało na bardzo ciężką próbę. W pewnym momencie się zatrzymałeś. Zastanawialiśmy się, co się dzieje. Tak, to prawda, próba nie była łatwa. Moment, w którym się zatrzymałem, był spowodowany uszkodzeniem mocowania ósmej szyby. Aha, rozumiem. Czyli później poszło jak spłatka. Masz rację. Jak się teraz czujesz? Czy twoja kontuzja jest poważna? To nie kontuzja, to tylko drobne skaleczenie. Mały odprysk rozbijanej szyby wpadł do mojej ochronnej rękawicy i później mnie ocierał. Ale to na szczęście nic poważnego. W jakiej formie jest twoja szyja? Bo to chyba szyja i głowa są najbardziej narażone na kontuzje w tym rekordzie. Tak to właśnie wygląda w amerykańskim futbolu, który uprawiałem przez wiele lat. Tak samo przy biciu tego rekordu bardzo trzeba uważać na to, żeby mieć zawsze głowę w odpowiedniej pozycji. Nie opuszczać jej zbyt nisko. Mieć zawsze usztywnione, proste plecy. Wtedy cała energia jest skierowana na szybę. Martin, do niedawna byłeś zawodowym graczem futbolu amerykańskiego. Czym teraz się zajmujesz? Grałem w lidze europejskiej. Marzę o grze w Stanach, a teraz pracuję w banku. Robię to już od 4 lat. Aha, po prostu normalny pracownik banku w garniturze, pod krawatem, przystojny, kulturalny gość? Dokładnie. Co tam konkretnie robisz? Wszystko. Aha, więc to ty jesteś odpowiedzialny za światowy kryzys. Tak, to właśnie ja planowałem to przez lata i w końcu mi się udało. Czyli teraz jesteś naprawdę bogaty. Teraz na pewno. Już za chwilę będziemy świadkami niezwykłego rekordu. Na samą myśl o tym, że mógłbym wbijać sobie igły w twarz, robi mi się naprawdę słabo. A Wei Xiangchu, lekarz z Chin, aby pobić swój własny rekord ustanowiony w 2004 roku, musi wbić sobie w twarz więcej, uwaga, niż 1790 igieł do akupunktury.
tej konkurencji nie ma limitu czasu, a igły muszą być umieszczone na nosie, brodzie, policzkach, czole. Aby tego dokonać, wbijanie igieł pod okiem sędziów Wei rozpoczął 7 godzin temu. Nazywam się Wei Shengchu, mam 59 lat i pochodzę z Guangxi na południu Chin. Przyjechałem pobić swój własny rekord z 2004 roku. Moją największą pasją jest akupunktura estetyczna. Wei Shengchu przyjechał do nas z Chin i jak widać lubi igły. Trudno nie zauważyć. Wei zgłosił się do nas w 2004 roku z pomysłem na własną kategorię. Rekord w ilości igieł wbitych w twarz. I wtedy wbił sobie ich 1790. Dziś chce pobić ten rekord. Ma zamiar wbić sobie równo 2009 igieł. Myślisz, że to boli? Pewnie troszkę. Rozmawialiśmy o tym i przyznał, że odczuwa lekki ból, bo jest ich naprawdę mnóstwo. Nie może się teraz śmiać czy poruszać twarzą, ale powiedział, że będzie się świetnie czuł, gdy je wszystkie wyjmie. Jak głęboko są te igły wbite w jego skórę? Płytko, zaledwie w pierwszą zewnętrzną warstwę skóry i dlatego to niespecjalnie boli. Czy po tym wszystkim będzie krwawił? Nie, może pojawi się kilka czerwonych punktów, ale to wszystko. Ile czasu trwa to wbijanie igieł? Bardzo długo. To zajęło już 10 godzin i jesteśmy tu z nim ten cały czas. W toalecie też? Chodzimy za nim wszędzie. Trudną mam pracę. Fakt, ale jakie imponujące wyniki. Niekwestionowaną gwiazdą światowych rekordów Guinnessa, w której zakochała się cała włoska publiczność, jest Hi Ping Ping, najmniejszy człowiek świata, który mierzy zaledwie 74 cm i 6 mm. Za chwilę znajdzie się obok kobiety, której nogi są niemal dwa razy dłuższe niż sam on. Przed państwem Hi Ping Ping i Swietlana Pankratowa. Nazywam się Swietlana Pankratowa. Urodziłam się w Rosji, ale od 9 lat mieszkam w Hiszpanii. Mam 36 lat. Muszę przyznać, że to, dzięki czemu mam rekord Guinnessa, sprawia mi wiele trudności przy kupnie spodni i butów. Jedyne, co mnie drażni we własnym wyglądzie, to reakcja niektórych mężczyzn. Za bardzo się spoufalają. Oto najmniejszy człowiek świata, tuż obok najdłuższych na świecie nóg. Popatrzmy, jak pięknie prezentują się razem. Zwróćmy uwagę na bardzo piękny, tradycyjny mandaryński strój naszego małego bohatera. Nie jest wielką tajemnicą, że Ping Ping po prostu uwielbia piękne kobiety. Teraz sędzia przystępuje do oficjalnego pomiaru długości. Ping Ping na pewno z przyjemnością pomoże. Kto by nie pomógł. Chwila napięcia. Jeszcze trzeba potwierdzić wszystko, dokładnie zmierzyć. Marco Frigatti jest niezwykle precyzyjnym człowiekiem i oto oficjalny wynik. Noga Swietłany mierzy 132 cm. Tyle więc wynosi aktualny światowy rekord Guinnessa. Swietłana nie przepada za chodzeniem w szpilkach. Ale już teraz czas na dekoracje. Nasze piękne hostessy, Barbara i Federica, przekazują najpierw nadal Marco, a Marco już wiesza go na szyi naszej Swietłany.
Oto drugi medal w dzisiejszym odcinku dla właścicielki najdłuższych nóg na świecie. Ubezpieczyłaś nogi? Nie. A powinnaś? Wiele osób mi to mówi. Jennifer Lopez tak zrobiła. Przecież najdłuższe nogi świata są jeszcze cenniejsze. To prawda. Dziękuję ci za rozmowę i mam nadzieję, że zjawisz się u nas ponownie. Ja także. Życzę ci, żebyś utrzymała tytuł na wiele lat. Byłabym zachwycona. Bardzo dziękuję. 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 Spasiba. A my wracamy do Wei Shengchu. Dokładnie w tym momencie poprzedni rekord Guinnessa zostaje pobity. Oto igła numer 1791. Shengchu jednak zgodnie z wcześniejszą deklaracją nie przerywa próby i wbija dalej. Niedługo przekonamy się, czy uda mu się wbić obiecane 2009 igieł. Czy wytrzyma ból? A może co jeszcze trudniejsze, czy znajdzie miejsce na tyle igieł? A jeszcze dziś w programie wizyta naszych ulubieńców na torze Monza. Najmłodszy uczestnik światowych rekordów Guinnessa i jego nieprawdopodobne zdolności. Oraz mnisi z klasztoru Shaolin. A jeszcze dziś w programie, z jakiej odległości można wbić piłkę do kosza. Zobaczycie naszych ulubieńców na słynnym torze Monza. Najmłodszy uczestnik światowych rekordów Guinnessa i jego nieprawdopodobne zdolności. Czy można w jedną minutę jednym palcem rozbić 100 ceramicznych miseczek? Nie możecie tego przegapić. Zapraszam. A już teraz rekord, który wymaga niewyobrażalnej sprawności. Będzie to najdłuższy skok z trampoliny zakończony wsadem do kosza. Bardzo ekstremalna wersja koszkówki tylko dla odważnych. Nazywam się Dmitrij Czałuszew. Jestem Bułgarem i mam 25 lat. Jestem Jordan de Ramos, mam 13 lat. Mieszkam w Anglii, mój tata jest Brazylijczykiem, a mama Angielką. Widziałem bicie tego rekordu w telewizji, ponieważ zajmuję się zawodowo koszykówką, postanowiłem zmierzyć się z rekordzistą. Uprawiam gimnastykę akrobatyczną. Pierwsze salto w tył zrobiłem w wieku 4 lat. Marco Frigatti tłumaczy zasady konkurencji, a konkurencja jest prosta. Trzeba wybić się z batutu i wpakować piłkę do kosza, oczywiście od góry. Aktualny rekord ustanowiony w Anglii wynosi 7 metrów, a dzisiejsi zawodnicy Jordan Dimitri spróbują przekroczyć go o 90 cm, bo batut został przesunięty na odległość 790 cm od kosza. Próba zostanie tylko wtedy zaliczona, jeśli piłka wpadnie do kosza, jeśli piłka zostanie w prawidłowy sposób zapakowana, a jednocześnie nie zostanie nadepnięta czerwona linia na brzegu batutu. Każdy zawodnik ma 3 próby. Pierwszy skacze Jordan, a więc zaczynamy. 3, 2, 1 i start. Jordan ma już piłkę. Próbuje się wybić jak najwyżej. Będzie potrzebował kilku prób. Próbuje wykorzystywać dynamikę ciała. To troszkę przypomina huśtanie na huśtawce, gdzie trzeba każdym elementem ciała jak najwięcej zrobić. Zobaczymy, czy się uda. Ojojoj. To była bardzo nieudana próba. Skok czysty, ale odległość do kosza, co widzimy na powtórce, bardzo duża. Ponad metr straty. A więc na razie z rekordu nic. Teraz czas na Bułgara. Dmitri, różnica między obydwoma zawodnikami polega na tym, że przede wszystkim Dmitri jest większy, wyższy, waży 25 kg więcej. 3, 2, 1 i Dmitri rozpoczyna skakanie. Zawodnicy wybijają się na bardzo dużą wysokość. To wygląda na jakieś dobre 8 metrów. O! Tu było już dużo bliżej. Dmitri wyskoczył. Miał dobrą pozycję wyjściową. Zabrakło dosłownie 20-30 cm, żeby ten wsad został dokończony.
Ale na szczęście to tak naprawdę pierwsza rozgrzewkowa runda. Teraz druga runda, druga szansa. 3-2-1 start i zaczął Jordan. Jordan przez to, że jest lżejszy, musi wykonać znacznie więcej pracy ciałem, żeby osiągnąć taką samą wysokość jak Dimitri. Z drugiej strony jest lżejszy i batut może go wystrzelić znacznie dalej i wyżej. To wymaga jednak bardzo precyzyjnego odbijania się. On nie może wytracić energii kinetycznej podczas dotykania batutu. I leci. Nadal ta odległość była zbyt duża, żeby można było wykonać prawidłowy wsad do kosza. Zawodnik jeszcze próbował w powietrzu dodać sobie trochę energii. Ruchem rękoma niestety nic z tego nie wyszło. Druga szansa dla Dimitra. 3, 2, 1, start! Myślę, że doświadczenia z pierwszej próby pozwolą Dimitrowi poprawić troszkę swoją technikę, poprawić swoją próbę. Wybija się, próbuje i zobaczymy. Już za chwileczkę będzie się odbić. To będzie teraz, na pewno. Leci. Oj. Efektownie, ale niestety nieefektywnie. Publiczność w studiu zadowolona, bo Dimitri wykonał bardzo sympatyczne salto. Niestety odległość do kosza kompletnie był bez szans, żeby rekord pobić. 790 cm. Pomyślcie tylko, że linia rzutów za 3 punkty jest 6 metrów, ponad 6 metrów od kosza, a oni skaczą aż 790 cm, żeby dolecieć do obręczy. Ostatnia szansa Jordana. Jordan skacze. On wie, że to tylko teraz, tylko w tym jedynym momencie może pobić rekord Guinnessa. Marzył o tym od lat. Czy mu się uda? Coś tutaj się nie udało. Coś źle naskoczył. Popełnił błąd przy odbijaniu. Musi powtarzać odbicia. Znowu. I teraz leci. O! To była najlepsza próba młodego Anglika. Ale próba nieudana. Zobaczmy jeszcze, czy chociaż były szanse. Dobrze leciał. Ale zabrakło. Znacznie więcej niż to wyglądało na początku. Gdyby ten rekord został pobity, musi się udać Dimitrowi. Dimitri zdaje sobie sprawę, że to jego ostatnia szansa. Jest na pewno świetnie skoncentrowany. Zrobi wszystko, żeby wszyscy w studiu mogli mu gratulować nowego rekordu Guinnessa. Zobaczcie, jak dynamicznie się odbija. Ma olbrzymie doświadczenie, na co dzień bawi się, skacze, żyje ze skakania na batucie. I teraz leci. Czyżby się udało? Niestety nie będzie kolejnego w tym programie światowego rekordu Guinnessa, chociaż było naprawdę blisko. Jednak poprzeczka w tym przypadku była postawiona zbyt wysoko. Marco Frigatti jeszcze tylko oficjalnie potwierdza, że rekord nie został pobity. Sobie światowe rekordy Guinnessa bez naszych dwóch bohaterów. Pewnie wiecie już, o kim mówię. Chodzi oczywiście o Ping Pinga i Xi Shuna, najmniejszego i największego człowieka na ziemi. Zapraszamy ich serdecznie. Zobaczcie, jak oni wyglądają. To oczywiście nie jest przypadek. Ping Ping i Xi Shun byli na jednym z najsłynniejszych torów wyścigowych na świecie, na słynnej mucie, oczywiście pod Mediolanem. Zapraszamy was serdecznie do nas. Ping i Xi Shun, jak widać, zresztą są w strojach kierowców wyścigowych. Już za chwileczkę dowiemy się, do czego były im potrzebne. Tor Monza był już świadkiem niejednego rekordu, ale tym razem zdecydowali się z nim zmierzyć dwaj wyjątkowi goście z Chin. Nie było łatwo znaleźć pasujący do ich rozmiarów pojazd, ale dla naszego show nie ma rzeczy niemożliwych. Zobaczcie sami, jakie wrażenie na Ping Pingu i Xi Shunie zrobiła rekordowa prędkość. Clear.
A z nami są już nasi specjaliści od wyścigów samochodowych, czyli Ksiszun i Pink Pink. Gentlemen, panowie, jakie wrażenia po wizycie na torze Monza? After the visit on the Monza circuit. Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany. Było ciekawie. A Pink Pink? Przerażająca prędkość. Ale mówi, że Ksiszun bał się bardziej. Zauważyłem to. Co cię tak przeraziło? Trochę się bałem. Jechaliśmy bardzo szybko. Było ci za ciasno? Siedziałeś skulony? Tak, auto było ciut za małe. Dziękujemy wam bardzo. Jesteśmy z was naprawdę bardzo dumni. Oto nasi młodzi, ale adepci sportów motorowych. A my już pozdrawiamy Roberta Kubicę. Mam nadzieję, Robert, że w tym sezonie jeszcze dobrze ci będzie szło. Pozdrowienia dla Roberta Kubicy. Zaledwie 10-letni Kanadyjczyk Aaron Case wpadł na pomysł, żeby powiesić na swojej twarzy 18 łyżeczek do herbaty. Musicie przyznać, że to dość oryginalny pomysł, który wymaga wielu godzin treningu i cierpliwości. Aaron jest jedynym człowiekiem na świecie, który potrafi dokonać czegoś takiego. Jeśli powiesi więcej niż 16 łyżeczek, będziemy świadkami nowego rekordu Guinnessa. Cześć, nazywam się Aaron Casey i mam 10 lat. Mieszkam w Kanadzie, a z mojego domu widać morze. Chcę pobić rekord Guinnessa teraz w 2009 roku i chcę też być w następnej edycji za rok. Wcześniej próbowałem już bić różne inne rekordy. Kolejny rekord wydaje się z pozoru być dość prosty, ale w naszym programie nic nie jest proste. Tym razem chodzi o utrzymanie na twarzy w stanie równowagi jak największej ilości łyżeczek na policzkach, czole, nosie, nawet na uszach. Aktualny rekord wynosi 16 łyżeczek utrzymanych przez przynajmniej 5 sekund. Naturalnie nie wolno korzystać z żadnych substancji klejących, a nasz zawodnik jest bardzo przejęty, musi się skoncentrować, bo wystarczy jedno drgnięcie powieki i wszystko przepadnie. Aaron wydaje się być gotowy, dlatego za chwileczkę będziemy zaczynać. Start! Wystartowaliśmy. Aaron ma zaledwie 10 lat, jest najmłodszym uczestnikiem tegorocznych światowych rekordów Guinnessa. Ale w tej konkurencji jest być może jedynym człowiekiem na świecie, który ma aż takie niezwykłe zdolności. Aaron musi każdą kolejną łyżeczkę podgrzać przy pomocy swojego oddechu i następnie spróbować przytwierdzić do twarzy. Przypominam, nie ma żadnych substancji klejących. Nie ma żadnych innych sposobów na to, aby ta łyżeczka została do twarzy przyklejona. Jedynie ta metoda, której używa Aaron. Bardzo istotne w tej konkurencji jest to, aby zawodnik miał bardzo gładką skórę na twarzy. I właśnie dlatego fakt, że Aaron jest dopiero 10-latkiem, może mieć duże znaczenie. Mężczyzna, który musi się godzić każdego dnia rano, nie miałby pewnie takich możliwości. Z drugiej strony,
Ważna jest też wielkość twarzy. Trzeba mieć dość okrągłą, dość dużą twarz z dużą ilością wypustek, czyli z wyraźnymi kośćmi nosa, wyraźnymi kośćmi policzkowymi, bo to są właśnie te elementy, na których można zaczepić łyżeczkę. Mamy już 12 łyżeczek. Aaron robi wszystko bardzo powoli, bardzo delikatnie. Stara się utrzymać swoją głowę w stabilnej pozycji. Nie może właściwie wykonać żadnego grymasu, ponieważ każdy grymas może oznaczać, że ta niezwykle misternie układana konstrukcja się rozpadnie. Przed chwilą upadła jedna łyżeczka, ale to nie ma znaczenia. W przepisach, w zasadach tej konkurencji można podnieść łyżkę i jeszcze raz spróbować. Wszystko polega na tym, żeby doprowadzić do momentu, w którym łyżeczki w odpowiedniej ilości zostaną umieszczone na twarzy i utrzymają się na tej twarzy przez 5 sekund. Aaron ma coraz mniej miejsca na twarzy, coraz trudniej jest mu chuchać na kolejne łyżki, ponieważ każdy ruch może spowodować, że to wszystko się rozpadnie. Zostały mu jeszcze tylko usta i może broda. Aaron ma bardzo precyzyjnie opanowany plan do tej konkurencji. Bez niego nie dałby rady tego zrobić. Tego nie można zrobić po prostu spontanicznie. Na pewno trenował przez wiele godzin w domu. W tej chwili już ma 16 łyżeczek na twarzy. Jeśli będzie miał 17, to rekord zostanie pobity. Ale pamiętajmy, że samo umieszczenie tych łyżeczek na twarzy to jeszcze nie wszystko. Musi przez 5 sekund utrzymać je i w żaden sposób nie może pomagać sobie rękoma. Ma małe problemy. Widać, że na czole łyżka nie chce się utrzymać. 10-letni Aaron z Kanady. Być może już za chwileczkę stanie się posiadaczem światowego rekordu Guinnessa. W studiu wszyscy zamilkli i jest ten moment. Czekajmy. 17 łyżeczek. 5, 4, 3, 2, 1. I mamy światowy rekord Guinnessa! Aaron Casey z Kanady. 10-latek z Kanady pobił światowy rekord Guinnessa. Aaron bardzo szczęśliwy, troszkę przerażony. Chyba jeszcze do niego nie dotarło, co tak naprawdę zrobił. Do Aarona podchodzi mama. Jest bardzo szczęśliwa i bardzo dumna ze swojego syna. Jak zwykle nasze cudowne hostesy. No i moment, na który Aaron czekał od bardzo dawna. Światowy rekord Guinnessa został pobity. Zobaczmy decydujące momenty tej próby. Początek był prosty, ponieważ przestrzeni na twarzy było bardzo dużo, ale z każdą kolejną chwilą, z każdą kolejną łyżeczką zadanie było coraz trudniejsze. Aż w końcu ten moment, na który Aaron czekał od dawna. Światowy rekord Guinnessa w rękach małego Aarona Casey z Kanady. Skąd pomysł na taki dziwny rekord? Przeczytałem o nim w księdze rekordów Guinnessa. Używałeś specjalnych łyżek? Tylko tych do uszu, ale większość była normalna. A ta się nada. Jasne. Spróbujesz? Jak długo potrafisz ją utrzymać? Nie wiem. Koledzy ze szkoły wiedzieli, że wystartujesz w konkursie? Tak. I co oni na to? Stałeś się sławny? Tak. Jesteś nieśmiały. Trochę. Jeszcze raz gratuluję i życzę ci poprawienia tego wyniku w przyszłości. A niezmordowany Wei Shengchu wbija już ostatnie igły i wszystko wskazuje na to, że spełni swoje obietnice i na jego twarzy znajdzie się 2009 igieł. Jak widać, układają się one w wyrafinowany wzór. Tak, to właśnie była ostatnia igła i oto czwarty dziś rekord. Chwilę po 17 łyżeczkach na innej twarzy znalazło się 2009 igieł. Światowy rekord Guinnessa w rękach tego dzielnego Chińczyka.
Przykro oznajmiać zawodnikom, że nie pobili rekordu? Czasem tak. Znam ich jako ludzi, są najczęściej przemili i gorąco życzy im się zwycięstwa. Ale ja muszę być obiektywny, więc czasem mówię te niemiłe słowa. Jaki miałeś najtrudniejszy moment w karierze sędziego? Kiedyś w Chinach 6 tysięcy osób próbowało jednocześnie zagrać na skrzypcach. No i nie udało się. Musiałem oznajmić tym 6 tysiącom, przykro mi, dzięki, że wpadliście, ale z rekordu nici. Było to bardzo trudne. A już za chwilę mistrz wschodnich sztuk walki Fan Wei Pang rozbije jednym palcem mnóstwo ceramicznych miseczek. Nie możecie tego przegapić. Teraz pokaz mistrzów wschodnich sztuk walki z legendarnego tasztoru Shaolin, który poprzedza bicie kolejnego rekordu Guinnessa. Konkurencja. Polega ona na rozbijaniu jednym palcem jak największej ilości chińskich miseczek. Miski mają grubość 2 mm i aby pobić rekord, Fan Wei Pang będzie musiał rozbić więcej niż 99 misek w ciągu zaledwie jednej minuty. Na taki wyczyn zdobyć się może tylko prawdziwy mistrz Shaolin. Jestem Fan Wei Pang, mam 19 lat, pochodzę z Chin. Od ponad 10 lat moje życie związane jest ze szkołą Wushu, gdzie doskonale zarówno ciało, jak i duszę. Tylko 20 dni w roku mogę spędzić z rodziną. Jest to w okresie chińskiego Nowego Roku.
Tom. Marco Frigatti wyjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące konkurencji. Minuta, tyle czasu ma Wei Peng na to, aby rozbić jak największą liczbę chińskich miseczek. I to przy użyciu jednego palca. Są to najzwyklejsze ceramiczne miseczki używane w Chinach na co dzień. Aktualny rekord wynosi 99 misek, a na dziś przygotowaliśmy 117. 3, 2, 1, start! Fan Wei rozpoczął z wielkim animuszem. Jest on mistrzem Shaolin, zarówno medytacyjnym, jak i bitewnym. Ma tylko 19 lat, ale już jest jednym z najlepszych ekspertów od kung fu w Chinach. Techniki oddechowe i relaksacyjne, jakie opracowali mnisi z Shaolin, z pewnością pomagają w tym zadaniu. Dowiedli oni, że dzięki odpowiedniemu oddychaniu można całkowicie się rozluźnić, oczyścić umysł z negatywnych myśli, pozbyć wszystkich skurczów mięśni i kontrolować ból. To jest chyba najważniejsze. Spójrzcie, z jaką szybkością, lekkością Fan Wei posuwa się w stronę końca rzędu. Wszystkie miseczki rozbijane są palcem wskazującym w prawej dłoni. Fan troszkę chyba jest zmęczony, bo zwolnił tempo, zgubił rytm, ale odezwała się publiczność, która go wsparła i widać, że ten dzielny Chińczyk nie chce się poddać. Teraz się przekonamy, czy da radę pobić rekord. Zostało jeszcze 10 sekund, a już na jego koncie 92, 93, 94. Przypominam, że rekord to 99 miseczek. Minimalnie będzie pobity, ale chyba będzie. Jeszcze 2 sekundy. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Wykończony Chińczyk. Na powtórce widzimy, że początek był bardzo prosty. Tutaj wchodzą w grę dwie sprawy. Po pierwsze, oczywiście niezwykła odporność na ból i sprawność tego wskazującego palca, ale po drugie, pozycja, w jakiej Chińczyk wykonuje to zadanie. To jest naprawdę bardzo trudny i męczący rekord. Zobaczcie, że cały czas delikatnie musi się przesuwać na nogach, a jednocześnie wykonuje cały czas cios palcem. Przed naszymi sędziami, jak zwykle, trudne zadanie. Muszą w tym bałaganie odnaleźć wszystkie niezbite miseczki. To będzie miało istotny wpływ na wynik. Już Marco znalazł jedną. Lekarz sprawdza stan dłoni Fana. Najwidoczniej doszło do jakichś skaleczeń. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego. A nasz sędzia Marco Frigatti, zanim poda wynik, jeszcze porozmawia z zawodnikiem, ponieważ, czego nie wiedzą wszyscy, Marco mówi również po chińsku. A Fan odpowiada, że wstaje wcześniej, około 5 rano i ćwiczy, uwaga, aż do 7 wieczorem. To jest naprawdę bardzo ciężkie życie. Ale oto już werdykt. Aktualny rekord wynosi 99 misek. A dziś Wei Peng rozbił ich aż 102. Mamy nowy rekord Guinnessa. Mamy więc 5 dziś medal. A oto tradycyjna już dekoracja zwycięzcy. Nasz chiński mistrz sztuk walki. Jego tegoroczny rekord Guinnessa. Maciek, przyjacielu, pokażemy ci nocy Mediolan. Jedziesz z nami? Zapowiada się bicie turystycznego rekordu Guinnessa. Oczywiście Jasiu, możesz spać spokojnie. Do zobaczenia, arrivederci. W przyszłym tygodniu zobaczycie spacer z 300-kilową sztangą. Skłon Marinellego, czyli jak utrzymać swoje ciało, opierając się tylko na zębach. Skoki na skakance z bardzo przyjemnym obciążeniem. Ekstremalne wirowanie golfowej piłeczki. I szpadę w gardle. Tego nie możecie przegapić.